Tu radyjko Dorota. Hej, na dobrych frekwencjach. Tu Dorota. Ostatnio ciągle deszczowo i wieje. Bardziej zniecierpliwieni mówią, że pogoda jest gówniana. W sumie dobrze się składa, bo nawiązuje do tematu dzisiejszego odcinka. Historia będzie zdecydowanie toaletowa. Dlatego zupełnie spokojnie możecie jej słuchać, sprzątając łazienkę. A zwłaszcza toaletę. Temat tyle wstydliwy, co budzący zainteresowanie, żenujący i zastanawiający w równym stopniu. Zainteresowani? To lecimy! Zasłyszana, lecz prawdziwa historia o pewnej studentce, która z Krakowa wyruszyła kształcić się na europejskich uczelniach. Dziewczyna była wysportowana, gipka i dość ładna, jednak bez lekkości i gracji w ruchach atrakcyjna i wesoła, ale snobka, dająca odczuć, że z jakiegoś powodu jest lepsza od koleżanek i kolegów. Trzeba dodać, że dziewczę miało jeszcze jedną dość osobliwą cechę. kompulsywny popęd seksualny. Kiedy miała ochotę na seks, to oczekaniu nie było mowy. Pomimo to, była także inteligentna, oczytana i błyskotliwa. Niestety Ostatecznie nie udało jej się ukończyć rozpoczętych studiów. Znajomi zachodzili w głowę, jak to było możliwe przy takim potencjale, jaki posiadała. Życie prywatne także jej się nie układało. Wbrew ciągle nadarzającym się okazjom i znajomościom z zakochanymi w niej, często zamożnymi z domu chłopakami. Z roku na rok życie Żanety, bo tak ją sobie nazwałam, Toczyło się coraz gorzej i gorzej, aż w końcu stało się właśnie gówniane. Perspektywa ukończenia studiów rozpłynęła się we mgle. Kolejni sensowni partnerzy znikali z horyzontu, porzucani przez nią bez szczególnego powodu. W tej sytuacji znajomi ze studiów próbowali na różne sposoby wspierać swoją koleżankę, nocując ją załatwiając jej dobrze płatne, dorywcze prace i namawiając na składanie kolejnych zaliczeń i egzaminów. Odzew na ich zainteresowanie, pomoc i troskę był tyleż zaskakujący, co niecodzienny. Żanetka na każdy przyjazny gest reagowała w ten sam osobliwy sposób. Mianowicie robiła kupę w toalecie gościnnego domu lub u pracodawcy i nie spuszczała wody. Początkowo każdy z zażenowaniem tłumaczył ją roztargnieniem, przemęczeniem, i fakt ten postanawiał przemilczeć. Jednak gdy okazało się, że nie jest to niefortunny wypadek, tylko nagminne zachowanie, znajomi zaczęli odsuwać się po nieudanych próbach pomocy i wsparcia, jednocześnie zastanawiając się, jak wytłumaczyć sobie tak dziwaczny proceder. Patrząc okiem terapeuty, dostrzegam znamiona sabotowania samej siebie. Oczywiście przy założeniu, że moja ocena opiera się jedynie na szkicu przypadku, nie zaś na pogłębionych sesjach z klientką. Dopatruję się tu z dużym prawdopodobieństwem, że zachowanie dziewczyny było głęboko związane z emocją wstrętu. Być może wiecie, że wstręt to silna emocja powstająca na bazie somatycznej. Czyli powiązana z odczuciami. Jej zadaniem jest wyrażenie odrazy do czegoś, kogoś lub do jakiejś sytuacji. Wstręt jest swoistym uczuciem, bo nie jest wynikiem racjonalnego myślenia, ale raczej odpowiedzią naszego organizmu na zewnętrzne bodźce. Słynny amerykański psycholog Paul Ekman wyodrębnił tzw. emocje podstawowe. Do których obok radości, smutku, strachu, zdziwienia i złości, należy także wstręt. Dodam, że emocje podstawowe są odczuwane przez przedstawicieli wszystkich kultur w jednakowy sposób. I co ciekawe, wyrazy mimiczne, które im towarzyszą, są także identyczne, niezależnie od nacji czy kultury. Chcemy czy nie, Emocja wstrętu reguluje nasze życie biologiczne, społeczne i co ciekawe, także moralne. Wstręt budzić mogą nie tylko określone artefakty, ale także osoby, sytuacje i zachowania. Reagujemy więc fizjologicznie, odczuwając mdłości oraz niekontrolowane uczucie przykrości. Z uwagi na to, że wstręt ma na celu odrzucenie czegoś, chroni nas. I jest reakcją obronną na toksyczne otoczenie. Obrzydzenie czy to poprzez bodziec wzrokowy, zapachowy, smakowy, instynktownie ułatwia nam biologiczne przetrwanie. Przykładowo natychmiast wyplujemy gorzkiego migdała, wcale nie musimy przy tym wiedzieć, że zawiera on amigdalinę, podczas rozkładu której wydziela się silnie trujący kwas pruski. Nasza krakowianka Żanetka niewątpliwie, jak każdy z nas, wyposażona była w ten mechanizm obronny. Jednak to, co tu szczególnie ważne, z mechanizmu tego korzystała raczej podświadomie, zaprzęgając go do swojej strategii autosabotażu. Inną reakcją, jaką budzi wstręt, jest reakcja behawioralna i dotyczy oczywiście pewnych zachowań. Wstręt przejawia się tu jako dystansowanie się do jakiegoś obiektu, wydarzenia lub jakiejś sytuacji i daje się scharakteryzować jako odrzucenie. Terapeuci systemowi nazywają to wykluczeniem osoby z jakiegoś systemu, z którego się wywodzi, w wyniku jej zachowań. Przy czym wykluczenie to może być dokonane przez grupę na jakiejś osobie, ale również. Ta osoba może dążyć do wykluczenia siebie z grupy, i tu zwykle spotykamy się z działaniami autodestrukcyjnymi. Słuchając tej historii, można dostrzec, że nasza bohaterka nieustannie niszczy wszystkie okazje do samorozwoju i dobrego życia. Podświadomie ucieka się do najsilniejszej emocji, powiązanej z odrazą do wstrętu. Oczywiste jest, że prędzej czy później otoczenie porzuci chęć niesienia pomocy, spotykając się z artefaktami defekacji, zostawionymi jako ostrzeżenie, by nie zbliżać się do niej zanadto. Tym samym Żaneta, łamiąc akceptowalne normy społeczne, wyklucza sama siebie, odrzucając zawczasu wszelkie możliwości pomocy i wsparcia. Z punktu widzenia ustawień systemowych, zapewne można to wytłumaczyć rodową historią i osobistymi przeżyciami. Jednak nie będę tu spekulować o potencjalnych powodach takiej życiowej postawy. Kolejna manifestacja wstrętu wyraża się w czystości moralnej, bo powody budzące wstręt mogą być nie tylko natury stricte społecznej to znaczy odnosić się do zasad współżycia zbiorowości. Mogą one sięgać dużo głębszej sfery, albowiem motyw wstrętu także reguluje czystość moralną. Wszelkie rytuały i normy religijnego czy moralnego postępowania mają nas uchronić od skażenia nieczystości, a w konsekwencji uchronić od odrazy ze strony innych osób. Eksperymenty przeprowadzone na amerykańskich i japońskich studentach przez Jonathana Haidta. Pokazały, że zwierzęta, na przykład szczury, czy wydzieliny ludzkiego ciała albo zepsute jedzenie, stanowią zaledwie 25% rzeczy, które wzbudzają wstręt. Wiele pozostałych dotyczy zachowań seksualnych, śmierci, kontaktu ze zwłokami, deformacji ciała czy ran. W zasadzie wszystko, co przypomina nam o naszej zwierzęcej naturze, wywołuje w nas wstręt. Podobnie jak inne zwierzęta, musimy jeść, wydalać, uprawiać seks i oczyszczać swoje ciała. I jak się okazuje, każda kultura określa właściwe sposoby wykonywania tych czynności. Ludzie, którzy ignorują te zasady, są postrzegani jako odrażający, podobni zwierzętom. To prowadzi do pewnego specyficznego wymiaru wstrętu, który leży u podłoża moralności. I związanych z nimi przekonań. Zdaniem Hajta, właśnie na emocji wstrętu opiera się jeden z podstawowych fundamentów moralnych tak zwany fundament upodlenia świętości. Wyraża się on w poglądzie, że ciało jest czymś świętym dlatego należy unikać zachowań, które prowadzą do jego skażenia. Stąd pojawia się moralna ocena zachowań np. defekacyjnych czy seksualnych, odbiegających od normy i postrzegania ich jako brudnych, plamiących czy naznaczonych zgnilizną. Działania naszej bohaterki mają zdecydowanie i ten wymiar. Budzą odrazę, łamią przyjęte normy. Żaneta, wyłamując się ze zbiorowych rytuałów, łamie normę zachowania czystości i intymności. Budząc odrazę i obrzydzenie. Tym samym czyni siebie niegodną, zdeformowaną moralnie, skazując się na ostracyzm i banicję. Takie zachowanie może wskazywać na chęć ukarania siebie za popełnione lub przypisywane sobie winy. Być może Żaneta podświadomie przedstawia się jako osoba bez zasad, od której należy trzymać się z daleka. Zaburzenia związane z nieadekwatnym wyrażaniem emocji wstrętu mogą przybierać formę ukrytej agresji, buntu czy zachowań dysocjacyjnych. Nasza bohaterka zdecydowanie ma problem z komunikacją własnych potrzeb, zdrową samooceną i wyrażaniem swoich emocji, co w połączeniu z perwersyjnym zachowaniem może być odbierane jako zachowanie pasywno-agresywne. Patrząc systemowo, zaburzenia emocjonalne u ludzi są uwarunkowane dysfunkcjonalnością całego systemu rodzinnego, a nawet nieuświadomionymi rodzinnymi przekazami międzygeneracyjnymi i delegacjami międzypokoleniowymi. Co oznacza, że wystąpienie określonych zaburzeń emocjonalnych może być wypadkową wzajemnych interakcji takich czynników jak genetyczne, czy skłonności biologiczne, albo psychospołeczne, które uruchamiają pewne predyspozycje. Ta niezdrowa chęć odwetu i ukarania winnych, prezentowana przez żanetę, może budzić niezrozumienie i poważne obawy otoczenia. Choć ja sama być może przewrotnie czułabym się lepiej, mierząc się z brudną toaletą, niż z przekutymi oponami w samochodzie. Nie zmienia to jednak faktu, że z tą uciążliwą osobliwością um, częstokroć związana jest istotna dysfunkcja systemu rodzinnego, a może nawet tajony rodzinny dramat. Dlatego, jeżeli spotkamy się z tym, Czego oczywiście nikomu nie życzę, to miejmy świadomość, że zjawisko to, choć na pewno bardzo przykre, jest bardziej złożone niż przypuszczamy. A ten, kto tak robi, nie jest niedbały, zapominalski czy zwyczajnie niewychowany, ale wymaga fachowej terapii. Jesteśmy ludźmi i nic co ludzkie nie powinno nam być obce. Jednak są obszary, od których się odżegnujemy i wolimy udawać, że nie mają z nami nic wspólnego. Często czyste ręce i czyste sumienia stają nam na drodze, by popatrzeć, co kryje się w cieniu naszych lub cudzych doświadczeń. Dzisiejszy temat jest dość niecodzienny. Jednak przeczuwam, że być może będzie dla Was szczególnie interesujący. Myślę, że rzadko omawia się go bez zażenowania czy uciekania się do humoru lub sarkazmu. Dlatego bardzo Was proszę o komentarze i udostępnianie. I oczywiście o zasubskrybowanie Radyjka Dorota. Piszcie, co myślicie i jakie emocje wam towarzyszyły podczas tej audycji. I koniecznie dajcie znać, co was porusza w tej historii. A tymczasem, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Czekam na Wasze reakcje i, jak zawsze, zapraszam na kolejne odcinki. A teraz ustawcie się na dobre frekwencje i do usłyszenia. Tylko w radyku, Dorota.